Mieszkańcy Lubania i powiatu lubańskiego, którzy nie mają jeszcze prawa jazdy, mogą zdać na nie egzamin w Lubaniu, gdzie właśnie otwarto oddział Legnickiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Chodzi generalnie, aby mieszkańcom Lubania i okolicznych tutaj miejscowości ułatwić dostęp do zdobycia uprawnień kierowcy. O otwarcie oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lubaniu od dawna zabiegała radna Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Zębik. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że jestem mieszkanką Lubania i wiem, że będzie to bardzo duże ułatwienie dla osób, które będą chciały zdawać egzamin państwowy na prawo jazdy. Będzie to dla nich o tyle łatwiejsze, że nie będą musieli jechać do dużych ośrodków. Będą też mogli ponownie szybciej ten egzamin zdać w razie niepowodzenia. Cieszę się również dlatego, że budynek byłej szkoły będzie lepiej wykorzystany, chociaż w tym budynku w tej chwili mieści się kilka już organizacji pozarządowych oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, to dodatkowym wykorzystaniem właśnie będzie ten ośrodek egzaminacyjny. Ośrodek został dostosowany do osób niepełnosprawnych, boisko na plac manewrowy, powstały też dodatkowe miejsca parkingowe, no i będzie to miejsce uczęszczane bardziej niż do tej pory przez ludzi spoza Lubania. Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego udało się otworzyć dzięki porozumieniu władz samorządowych Dolnego Śląska, powiatu lubańskiego i gminy miejskiej Lubań. Ważne wydarzenie w skali województwa, ale myślę, że najważniejsze dla mieszkańców Lubania i okolic. Nie będą musieli jeździć do Jeleniej Góry, mogą zdawać tutaj na terenie Dolnego Śląska 14 takich miejsc, 4 główne w byłych miastach, we Wrocławiu i byłych miastach wojewódzkich, czyli Legnica, Wrocław i Wałbrzych i 10 mniejszych miejscowości. Chodzi o to, żeby ci, którzy zdecydowali się uzyskać prawo jazdy, mogli najbliżej swojego miejsca zamieszkania. To ma ogromne znaczenie dla nich. Nie tracą czasu na dojazdy. Ten obiekt ma dodatkową zaletę, że w pobliżu jest ogródek jordanowski, więc w trakcie egzaminu, jak przyjadą z pociechami, to pociechy mają co robić. Ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby usługi, które świadczy województwo dolnośląskie, były jak najbliżej mieszkańców. Ja się cieszę, że w końcu zostało to sfinalizowane. Inicjatywa została podjęta na początku tego roku. Spotkała się z przychylnością władz miejskich, władz samorządu województwa, bo to było bardzo istotne. Oczywiście początkowa inicjatywa wyszła ze strony dyrekcji Wodru w Legnicy. To jest filia Wodru właśnie w Legnicy. Wordu, przepraszam, a tutaj rzeczywiście uzyskało to wsparcie samorządu województwa, zarządu województwa, ale też i radnych sejmiku. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj finalizujemy i wszyscy mieszkańcy powiatu lubańskiego będą mieli bliżej. No i mam nadzieję, że akurat sprzyjające miejsce, a dobrzy instruktorzy i egzaminatorzy przyczynią się do większej zdawalności, jeżeli chodzi o kursy prawa jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Legnicy złożył takie zapytanie do nas, tak? Czy moglibyśmy tutaj, czy mam możliwości do tego, żeby przede wszystkim lokalowe otworzyć taki ośrodek ruchu drogowego? No i okazało się, że rzeczywiście po namysłach wspólnie z panią kierownik KMK i z Wydziałem Gruntów, że mamy takie pomieszczenia, które i plac tak naprawdę, który moglibyśmy przeznaczyć na taki ośrodek ruchu drogowego. No i udało nam się to sfinalizować po wielu miesiącach prac i no trochę też negocjacji, tak, żeby ten ośrodek ruchu drogowego tutaj u nas w Lubaniu powstał. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobre, taki duży plus dla miasta. A jak będzie wyglądał nabór na egzaminy? W tej chwili już można zapisywać się na egzaminy poprzez system informatyczny InfoCar, jak również telefonicznie jest podany numer telefonu dla osób zainteresowanych. Telefonicznie można również się umawiać na egzaminy, a od poniedziałku również w biurze obsługi klienta w godzinach pracy tego biura. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy podejdą za pierwszym razem do egzaminu, nie będą musieli go już powtarzać, tylko wyjdą z wynikiem pozytywnym, zadowoleni z tego ośrodka. Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lubaniu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Biuro obsługi klienta czynne jest od godziny 8 do 8.30 i od 9 do 9.40. Egzaminy praktyczne odbywają się w godzinach od 10 do 15.30. Egzaminy teoretyczne odbywają się w godzinach od 7.30 do 8.30.
Zapraszamy i życzymy samych zdanych egzaminów.